Witajcie moi kochani, witam Was na przeglądzie w Pepco i zaczynamy od poduszki za 30 zł. Jest to wymiar 35 na 50 cm. Tak się prezentuje. Z jednej strony jest z takim wzorem, a z drugiej strony jest po prostu czysta i jest na zameczek, więc też fajna opcja, żeby sobie ją wrzucić i wyprać po prostu. Te poduszki są dosyć długo, ale są fajne i naprawdę godne uwagi. Takie porządne, grube i one są po 40 zł. Tu mamy za 3 dyszki, 35 na 50 cm również. I tak wygląda, szaro-biała. Z drugiej strony jest również na zameczek i jest czysto szara. Co my tutaj mamy z gazetkowych hitów? Za 12 zł poszewka na poduszkę w takim kolorze. Z jednej strony jest taka w prążki, a z drugiej strony, jak widzicie, jest gładziutka. Zobaczymy, czy są inne kolory. Zobaczcie, jaki granat piękny. No, powiem Wam, że super. Bardzo ładna ta granatowa. Zaraz, tutaj jest bardzo dużo. Tu mamy taką kawę z mlekiem. I tak, tak się one prezentują. Tu mamy te kolorowe, przepiękne kolorowe. Już Wam powiem cenę tej. 12 zł. I zobaczcie, ile kolorów. One chyba wszystkie są już u mnie na przeglądach, więc możecie sobie zobaczyć. Tu mamy czarno-białą za 15 zł. Ale którą chciałam Wam pokazać, to zobaczcie, jaka śliczna ona. Powiem Wam, że jest naprawdę bardzo gruba, taka porządna. 15 zł, 40 na 40 cm. No te pompony są po prostu super. Ona jest naprawdę taka bardzo sztywna, bym powiedziała, ta poducha. I tak się prezentują poszewka. Tak się prezentują poszewki. Przechodzimy do kubeczków. Tylko Wam tutaj przejadę, bo te kubeczki wszystkie są u mnie na kanale. Pamiętajcie, jeżeli nie subskrybujecie, możecie zrobić to teraz. Jutro lecę do Pepco po nowości, więc mam nadzieję, że coś fajnego wam po prostu nagram. A jeżeli nie widzieliście wczorajszego filmu, wczorajszego przeglądu, to zapraszam do niego. I przejeżdżamy tutaj, żeby pokazać Wam kubeczki, które są w Pepco. To są nowości. Tak się prezentują. Ten kupiłam sobie, później jeszcze kupiłam koleżance, więc naprawdę bardzo fajny. O, jeden jedyny, którego nie ma u mnie, zobaczcie. Z taką myszką mini i on jest za 8 zł. No i tak, chciałyście trochę takich bardziej kuchennych rzeczy, więc Wam troszeczkę teraz pokażę. Zaczniemy od nożyków. Tu mamy nożyki podwójnie pakowane. Te są za 8 zł. Następnym produktem mamy obieraczki za 6. Tu mamy już troszeczkę te inne obieraczki za 3 zł. Nożyczki 3 pary. 3 pary nożyczek za 7 zł. Korkociąg za 8. Ja mam w domu ten sam, więc naprawdę bardzo dobry. I do czosnku tą wyciskarkę również mam, więc też mogę polecić. Wyciskarka kosztuje dyszkę. Teraz zerkamy tutaj, tu mamy za 8 zł cedzawkę. Zerkniemy, co jest tutaj. Przesiewacz do mąki. Jak pieczecie ciasta, to czasami trzeba przesiać mąkę. I zobaczcie, tu jest taki sprzęcik. Przesiewamy, pewnie każdy wie, no ale okej, powiem. Ach, już Wam zaraz pokażę, jaka jest cena. I ten przesiewacz kosztuje 10 zł. Wykałaczki czasami też są poszukiwane za 4 zł. 3 lejki. Mniejszy, większy i mniejszy, troszkę większy i największy. I już Wam mówię, one są w cenie 4 zł. U nas są dwie opcje kolorystyczne. Jak widzicie, jest również szary. Przechodzimy dalej.
Jeżeli ktoś ma dzieciaki, potrzebuje takie woreczki za 6 zł zasuwane. Bardzo fajne to są w kotki. Na przykład na kanapki. O, tak właśnie chciałam powiedzieć, na przykład na kanapki. Pudełka. Tu jest takie pudełko z oczami, ale nie wiem, czy pamiętacie, pokazywałam Wam u mnie na przeglądzie. Z takimi samymi oczami, oczyma, co? Termos. Ta pudełeczko kosztuje 6 zł, więc możecie sobie zrobić fajną, Boże, nie mogę dzisiaj skupić myśli, słuchajcie. Fajny komplet. Tadam, tu mamy za 6 zł również z taką panią białym, więc może być dla kogoś starszego. Nie tylko dla dziecka. Tu dla dzieci mamy, zobaczcie, naprawdę bardzo dużo. Trochę Wam ich pokażę. Tu mamy z takim jednorożcem. I te są naprawdę bardzo duże. I one fajnie się zamykają i nie otwierają się tak szybko, powiem Wam, bo tak naprawdę bardzo mocno one się zaciskają. I kosztują 6 zł. Dobra, tutaj tak powsadzam, bo żeby mi tu zaraz wszystko nie runęło. Co my tutaj jeszcze mamy? Takie bidony do picia dla chłopaków. Spidermana. I on jest za 20 zł. Tu dla małej księżniczki, zobaczcie, nawet na takim sznureczku może sobie zawiesić na szyi z takimi księżniczkami. I ten jest za 10 zł. Co my tu dalej mamy? Znowu coś dla chłopca. Zobaczcie, taki już troszeczkę inny. Zadyszkę. Ale również jest z tym sznureczkiem, więc fajna opcja, jak gdzieś się idzie. Dalej pudełka, kanapniki. I one chyba wszystkie są za 8 zł, te duże. Tylko Wam pokażę tutaj, jak wyglądają te rysunki. A tu mamy takie cienkie. Tu mamy akurat Frozen. Taki cieniutki, jak widzicie, na dwie może kanapeczki. I ten cieniutki kosztuje 5 zł. Tu mamy z Frozen. Jak ktoś nie lubi Frozen, to może mieć Psi Patrol. I jeszcze widzę, jest tutaj różowy. To Wam pokażę. I z myszką mini. I z jednorożcem. Tu jest również z jednorożcem i z myszką mini. I ten jest za 6 zł. Ten już jest taki pośredni, nie jest taki chudy, nie jest taki duży, tylko taki pośrodku. I ostatni pokażę Wam jeszcze, taki kwadratowy. Ja mam taki dla synka, wchodzą spokojnie dwie kanapki i on jest w kwocie 4 zł. Tu jest jeszcze z takim jednorożcem, biały. A jeżeli ktoś nie chce kolorowego i chce coś innego, bo wiadomo, nie wszyscy noszą takie kolorowe, dla kogoś, kto potrzebuje do pracy, to zerknijcie sobie na to. Tu mamy za 5 zł takie pudełeczko. Jak widzicie, w środku ono jest przedzielone. Jest również łyżeczko-widelec. Poczekajcie, zaraz Wam tutaj pokażę, bo tutaj ta cena troszeczkę przeszkadza. Mam nadzieję, że to dojrzycie. Zobaczcie, jest widelec i jest takie, są takie dwie przegródki, więc fajnie sobie coś wrzucić, jakiś obiad i można sobie to po prostu w pracy zjeść. Zobaczymy tutaj rolki do ubrań, jak widzicie, są różne kolory. Tu mamy za 5 zł 3 sztuki. Tu są zielone z szarym. Tam jeszcze macie takie różowo-czarne. Pokrowce na ubrania za 7 zł. 60 razy 135 cm. Zobaczcie, tu macie takie czarne. I tu jest przeźroczysty, bo żeby było widać po prostu, co wisi w środku. Tam jest różowy, 60 na 92 cm, więc jak widzicie, możecie sobie kupić w różnych rozmiarach. To jest fajne, spójrzcie, za 8 zł, 30 razy 30 razy 9 cm, do bielizny, do rajstop, do skarpetek, wkłada się do szuflady i po prostu wrzuca się tam w to przegródki oddzielnie
majtki bądź skarpetki. Następnym produktem jest taki wieszak. Taki, powiem Wam, że ciekawy. Za 4 zł. Dajcie znać, jeżeli macie co, Wy na nim wieszacie. Może paski, jakieś apaszki, nie wiem. Wieszaczki 8 sztuk za 5 zł. Różowe dla dziewczynek. I tu są dla chłopców. I to jest fajne, słuchajcie, jeżeli chodzicie po domu, sprzątacie, możecie sobie wsadzić jakieś płyny, jakiś papier, ściereczki, jakiś, nie wiem, papier, który już zużyliście, żeby to się po prostu nie walało wszędzie, tylko w jednym miejscu, albo nawet postawić do szafki takie płyny, których używacie. 10 zł kosztuje ten koszyczek. Tu mamy na przykład buteleczkę za 3 zł. Spróbujemy ją tu wcisnąć. Oczywiście ona jest troszeczkę za taka przygrubawa do tego, ale czy jakiś płyn do szyb sobie wsadzicie i możecie sobie z tym spokojnie śmigać po domu. Macie, zobaczcie, ile opcji kolorystycznych do wyboru, do koloru. Tu mamy taką przeźroczystą, mamy białą i jest szara. Robi się coraz cieplej i na pewno każda z Was będzie wywieszała pranie na zewnątrz. Za 2 zł 20 klamerek, a tutaj są troszeczkę większe i jest tu 30 sztuk za 5 zł. Nie mam pojęcia, jak trzymają, nie miałam tych klamerek z Pepco. Może Wy miałyście to, dawajcie znać. Ja takich klamerek nie posiadałam. Tu mamy worek do prania skarpet, bo jak zwykle skarpety się gubią w pralce. Ja za każdym razem mam zgubione. Kosztuje 10 zł. Tu mamy taki zasuwany na zamek za 5 zł. I pokrowiec na deskę do prasowania 132 na 46 cm za 15 zł. Tu mamy te takie ściereczki, które się wrzuca do pralki, żeby nie farbowały ubrania. Za 6 zł mamy 15 sztuk. Nie wiem, czy są dobre. Nie korzystałam z tych akurat z Pepco, więc nie mogę nic powiedzieć o nich. I coś, co jest potrzebne chyba u każdego, miska. Chwycę... O matko, nie pomyślałam, że one są takie ciężkie. No ale chwyciłam kilka, bo nie mogłam tu... Za 8 zł taka miska duża w Pepco. No i tak to wszystko wygląda. Dziękuję Wam bardzo za przegląd. Trzymajcie się, cześć!